w zasadzie wszystko to, co mnie otacza. To może być banalna, nudna pozornie rzecz, codzienność, jak spacer z psem, czy zmywanie naczyń, podróż pociągiem, cokolwiek. Takich osób silnie mnie inspirujących, wpływających na mnie nie było. Aczkolwiek każdy, z kim się zetknę, może coś pozostawić. To może być zdanie wypowiedziane, książka przeczytana, napisana przez kogoś, muzyka. Także ludzie ogólnie na pewno wpływają na to, co robię. Jedno i drugie. Zwykle najpierw jest impuls. Od tego się zaczyna. Później trzeba pewne rzeczy przemyśleć. Praca. Praca polega na tym, że jest jakieś planowanie, myślenie o tym, co się robi. I pojawiają się też impulsy, co dalej. Także to bardzo różnie wygląda, ale na początku zawsze, zazwyczaj jest impuls. Nie mam takiego dzieła. Wszystkie prace są dla mnie ważne. Traktuję je jako całość i z każdą jest związana jakaś historia, sytuacja. W każdą włożyłam pracę, energię i to jest całość. Ale najważniejsze jest to, nad czym akurat pracuję. Tak, wyobrażam sobie, niejednokrotnie pracowałam w różnych pracach. Ważne jest dla mnie to, żeby praca zarobkowa nie odebrała mi tego, bez czego byłoby mi ciężko. Praca twórcza, zieleń, ogród, praca w ogrodzie, to są dwie rzeczy, na które zawsze starałam się znaleźć czas, możliwość robienia tego.